Witam wszystkich w kolejnym materiale. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie robić chlebek żytni. Będzie to chlebek 100% z mąki żytniej. Będziemy używać mąki typ 720 i mąki typ 2000 razowej, ale to jest do zakwasu. Jak z zakwasem postępować, znajdziecie u mnie na kanale. Do tego typu chleba zakwas musi być przechodzony dość mocno. Ja go dokarmiam trzykrotnie, zaczynam go robić dzień wcześniej. Dokarmiam go gdzieś w połowie dnia, potem wieczorem i trzeci raz na samego dnia rano. I on jest naprawdę mocny i wyrobiony. Musi być taki zakwas, żeby ten chlebek się udał. Jak macie ochotę, to możecie sobie sprawdzać pH na przykład tego zakwasu, bo pH wzorcowy na ten chleb powinno być od 3,7 i 3 do 3,8. Także jak macie ochotę, to sprawdzajcie. Słuchajcie, co będziemy dalej robić, bo przepis jest banalnie prosty. Musimy po prostu wszystko wymieszać do kupy w odpowiednich proporcjach. Słuchajcie, ja mam takie robione na zamówienie nierdzewne foremki. W opisie filmu będziecie mieli też link do materiału, jak sobie policzyć ilość ciasta i całkowicie i wszystkich innych składowych na chleb, żeby nam wyszło idealnie, żeby nam się ciasta nie marnowało. Także jak chcecie zobaczyć, jak policzyć taką foremkę, jak nie wiecie, ile do ciasta, to zapraszam do filmu. Co robię z taką foremką? Oczywiście opis będzie w... link do filmu będzie w opisie. Słuchajcie, ja biorę za taką foremkę, nie mam sprayu takiego specjalnego. Nalewam sobie troszkę oliwy z oliwek, rozsmarowuję to pędzelkiem silikonowym i posypuję to mąką w środku, żeby mi po prostu ciasto nie przywarło. I dobra, czyli co? Mieszamy do kupy zakwas, woda, mąka i sól i odstawiamy to na 20 do 30 minut. Słuchajcie, najpierw dajemy do miski zakwas. W moim przypadku, zobaczcie jak on wygląda, jest przerobiony, jaka jest konsystencja tego zakwasu. Ja sobie go przemieszam lekko, włączę wagę, nie wiem czy jest włączona, nie ma, i w moim przypadku zakwas to jest 115% i ważymy. Pamiętajcie oczywiście, żeby sobie troszkę zakwasu zostawić do kolejnego chlebka. 587. To odstawimy. Słuchajcie, teraz woda. Woda zawsze o temperaturze 28 stopni. Dokładnie 68%. Wyzerowałem. Czyli w moim przypadku jest to 347 gramów. Gdzie coś sobie przelałem troszkę, ale odlejemy. Okay. I musimy teraz wymieszać zakwas z wodą przed dodaniem mąki i soli. I teraz nasza mąka typ 720 ma być dokładnie 510 gramów. Teraz sobie musimy wszystko po prostu do kupy wymieszać. Aha, zapomniałbym o soli. Soli 2%, 10 gram. Ciasta na chleb taki żytni nie wyrabiamy.
mieszamy jedynie do jednolitego połączenia składników. I takie jest gęste i takie ma być. Tu sobie jeszcze ściągnę z łyżki. I tak wymieszamy ciasto, zostawiamy na 20 do 30 minut w ciepłym miejscu. Ciasto odstało sobie 30 minut. Słuchajcie, nic prostszego. Bierzemy teraz foremkę, widzicie jak jest ładnie obsypana i po prostu przenosimy ciasto do naszej foremki. Foremka powinna być wypełniona 3/4. Zaraz to się wszystko ładnie rozprowadzi. Pokażę wam jak. Okay. Konsystencja jest dosyć klejąca, ale taka ma być. Dobra, to mamy. Słuchajcie i zobaczcie. Naszykowałem tu mam miseczkę z wodą. Po prostu maczam sobie w wodzie rękę i dopycham. Dopycham tak, żeby nam się ciasto rozprowadziło po całej foremce. I po prostu tak równamy sobie to ciasto. Tu tylko tak wstępnie ręką. Zaraz to dokończę sobie szpatułką. I pokażę wam co dalej. Ok, to sobie wezmę ściereczkę szybko. Słuchajcie, i resztę robimy już szpatułką. Ja sobie to ładnie wygładzę. Jest mokre, nam się nie będzie kleiło. Z tą wodą też nie przesadzajcie. Też nie jest apteka, z tego nikt nie będzie strzelał. Żeby było wyrównane w miarę. Dawniej nad tym siedziałem, żeby to było równiutkie, bez żadnej skazy. Ale przecież wyglądać ma, ale na pokaz tego nie robimy. Ok, i to ma wyglądać w miarę tak. Równiutko rozprowadzone. Ok. I słuchajcie, teraz musimy sobie to wziąć sitko. Słuchajcie, nasypać mąki na sitko. I obsypujemy to. A sobie nasypę. Ciężko prawą ręką. Będzie. Ok. I słuchajcie, obsypujemy to. Tak, żeby było całość pokryta. Ok. Słuchajcie, zostawiamy to teraz do wyrastania. Będzie wyrastało jakieś 2-2,5 godziny. Przeważnie tak wyrasta. Ja to zostawię, dzisiaj mam ciepło w domu. Zostawię tak na stole. Przykryję sobie tylko ściereczką na początku. I będzie sobie wyrastało w pokojowej. Jak macie zimniej, możecie sobie na przykład włączyć piekarnik na 2 minuty na 30 stopni. I taką foremkę wstawić sobie do piekarnika, tylko pamiętajcie,
żeby wyłączyć piekarnik, żeby nie był zaraz włączony, tylko dogrzać do 30 stopni, wyłączyć i wsadzić sobie taką foremkę i ona będzie sobie tam wyrastać. Także ja sobie zostawiam tak na stole i widzimy się już, jak ciasto będzie wyrośnięte. Nie będę was chłamał, musiałem wyjechać. Chlebek wyrastał o 40 minut jakieś za długo. Wyrósł dość konkretnie. Mógłby być troszkę krócej, no ale zobaczymy, co dalej wyjdzie. Właśnie tu chodzi o to, żeby ten marmur się pokazał. Tu jest już troszkę taki za duży, ale mimo wszystko dajemy do piekarnika. Piekarnik mam już zagrzany. Słuchajcie, 250 stopni 10 minut i 220 stopni 35 do 40 minut. Oczywiście pieczemy góra i dół. Ten chleb akurat robię bez zaparowania piekarnika, także ja idę piec i widzimy się już po upieczeniu. No i jesteśmy po pieczeniu. Zobaczcie, tak wygląda nasz chlebuś. Tak wygląda nasz chlebuś. I co teraz musimy z nim zrobić? Musimy go z tej foremki wyciągnąć. O, ładnie wyjdzie. O, cyk. I na. Kładziemy na kratkę. Kładziemy go na kratkę. I tutaj jest czysta ściereczka. Słuchajcie, chleb po wyciągnięciu z piekarnika, on się jeszcze w środku dopieka przez 30 minut, także przykrywamy go i go zostawiamy. Słuchajcie, i teraz jest najcięższy moment, bo chleb brzydki, ten 100%, absolutnie nie wolno kroić, jakiś ciepły. Zostawiamy go teraz na 8, nawet 12 godzin do absolutnego wystygnięcia. Słuchajcie, w tym chlebie żytnim, jeżeli byśmy go pokroili, to po prostu będzie wam się lepił do noża i tak dalej. Może być ciężkostrawny, jeżeli zjecie go za szybko. Także bardzo ważne jest, żeby go całkowicie wystudzić. Czego wam nie powiedziałem wcześniej? On musi nawet tej swojej struktury. W tym chlebie żytnim, słuchajcie, mimo że jest gluten, to nie gluten odpowiada za siatkę, za strukturę chleba, a pentozany, które tworzą żel, który utrzymuje cały ten chleb, tą strukturę. Dlatego bardzo ważne jest właśnie całkowite wysadzenie, żeby ta struktura się nam utrwaliła i żeby przy krojeniu ona się po prostu nie kruszył. Także słuchajcie, nie ma co przedłużać, ja odstawiam na 12 godzin i na pewno pokażę wam przebitki, jak ten chleb wygląda w środku. Przeszło około 12 godzin. Chlebek już jest całkowicie zimny. Zobaczcie, ładnie słychać, jak jest wypieczony. Także to, teraz go sobie po prostu rozkroimy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. No to ciach. Odkroimy sobie taką solidną pięteczkę. Zobaczcie. Ideał. Normalnie chlebek jest idealny. Struktura jest taka, jaka powinna być. I co najważniejsze, on się nie klei nam do noża. Mamy uprawioną piętkę. A jak wiadomo, taka pięteczka najlepiej smakuje ze swojskim masełkiem. Niedługo też wam pokażę, jak zrobić takie swojskie masełko. O! I co? Ja idę sobie robić dalej śniadanko, a was zapraszam, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, tam macie guziczek w lewym dolnym rogu, naciśnijcie, nie ominie was żaden inny materiał, komentujcie, jeżeli czegoś nie wiecie, jeżeli chcecie coś zapytać, zwiększamy jakieś nasze tam zasięgi, kanał się rozwija, idzie wszystko w dobrym kierunku, przepisów będzie coraz więcej, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, ja zajadam. A was zapraszam na następne materiały. Cześć!